czwartek 29 listopada zakończyły się warsztaty organizowane przez Małą Akademię Mistrzostwa Zawodowego. Cykl zajęć poświęconych wyrobom z piernika trwał przez cały tydzień. Otóż dzisiaj przyswoili sobie pewne umiejętności, pewne wiadomości. Będą mieli teraz tydzień, żeby przećwiczyć sobie te rzeczy u siebie na zakładach praktyk. Otrzymają od nas surowce nieodpłatnie, żeby nie musieli ponosić kosztów. Będą się przez tydzień teraz uczyli pod kontrolą swoich praktykodawców. Celem tej drugiej części, czyli tej części praktycznej, jest przygotowanie koncepcji pracy konkursowej. Pierwszy etap przeprowadzony został w czwartek 22 listopada. Podczas kilku godzin podopieczni Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego poznawali podstawy wyrobu ciasta piernikowego. Młodzi ludzie z Jastrzębia, Żor czy Rybnika pod okiem fachowca dowiedzieli się również, w jaki sposób tworzyć z ciasta fantazyjne dzieła. Jak stwierdził prowadzący Daniel Waliszewski, entuzjazmu im nie brakowało. No, uczniowie, dzieci, tutaj granica wieku, nie wiem, 16-18 lat, to po prostu jest najlepszy materiał do obrabiania, nie zepsuty, także co się pokaże, to robią. Są zdolni, niektórzy tutaj już po prostu kilkakrotnie już biorą w tym udział, niektórzy tutaj pierwszy raz, ale tak jak widać wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, radzimy sobie, jest dobrze. Również sami zainteresowani nie ukrywali, że warsztaty z wyrobu pierników przypadły im do gustu. Do tego stopnia, że jeden z uczestników przejechał kilkadziesiąt kilometrów, aby tylko wziąć udział w tym projekcie. Podoba mi się strasznie, gdy młodzież uczestniczy w takich warsztatach i kształtują się, ponieważ zawód cukiernik zanika w Polsce. Wszyscy z uwagą słuchali wskazówek udzielanych przez opiekunów, ponieważ czekała ich część konkursowa, podczas której walczyli o miano najbardziej pomysłowych twórców dzieł z piernika. Przez tydzień mieli czas, aby ćwiczyć w swoich zakładach praktyk. Finałowa część szkolenia odbyła się w czwartek w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu. Do zmagań stanęło 16 uczniów, tworząc 8 zespołów. Trzeba przyznać, że inwencji twórczej im nie brakowało. Przez kilka godzin w pracowni przy 11 listopada powstały prawdziwe dzieła. Spod palców młodych adeptów zawodów gastronomicznych wyszły m.in. Pałac Kultury, zabytkowa kopalnia czy fantazyjny zamek. Nie zabrakło również domku z piernika, słodkiego pociągu czy świątecznej piernikowej filiżanki. Jurorzy mieli ciężki orzech do zgryzienia, aby wyróżnić najciekawsze prace. Koniec końców na miano najlepszych zasłużył kościół z cmentarzyskiem oraz zabytkowa kopalnia. Wszyscy uczestnicy wielkiego pierniczenia otrzymali również certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich umiejętności.